Witam Was bardzo serdecznie. Króciutko unboxing, taki zbiorczy, z tego powodu, że mamy tutaj, że tak powiem, wagony różnych producentów. Oczywiście generalnie dwóch, Pico i Roco. Robię ten unboxing zbiorczy, dlatego żeby nie robić już jakichś tam krótkich unboxingów. Poza tym nie są to może wagony, które cieszą się jakimś największym zainteresowaniem ze strony kolekcjonerów i modelarzy. Poza tym pozwoliłem sobie również tutaj wsadzić jeden model, który wielu modelarzom i kolekcjonerom średnio kojarzy się z modelem. Chodzi oczywiście o ten model z segmentu Pico Hobby. Prezentuję go dlatego, że taki się pojawił, postanowiłem go mieć. Jakkolwiek ma on może mniej wspólnego z rzeczywistością, to jednak coś takiego się ukazało i takiego coś postanowiłem sobie po prostu kupić. Zacznę od Pico właśnie, dlatego że mamy jeden wagon trzecioepokowy, właśnie Pico z tej serii Classic Nostalgie, i dlatego właśnie zacznę od niego. To jest wagon właśnie ten, wagonik Pico właśnie z tej serii Classic Nostalgie. Numerki katalogowe już widzicie, 58, 9 czy 9. Wagon właśnie węglarka typu WDDO, PKP, epoka trzecia, numer 356732. No to bierzemy do ręki, odpakowujemy ten model i już będziecie wiedzieć, o co tutaj chodzi. Jest to model akurat nierozpakowany, więc będę musiał tutaj delikatnie ten plaster zniwelować. O, wyrzucić, chociaż z jednej strony, żeby dostać się do środka. Tak właśnie prezentuje się ten wagonik. Tak, już go wyciągam właśnie ze środka. Proszę bardzo, tak wygląda ten wagonik od strony bocznej. Tutaj mamy, że tak powiem, jedną z burt. Od strony sprzęgu. Proszę bardzo, chyba ZNTK Bydgoszcz. Numery tego wagonu. Druga strona, taka sama. I podwozie, takie dość uproszczone jest. Niby Pico się szczyci tym, że wagony z serii Classic Nostalgie są wagonami no dość dobrze odwzorowanymi. Ja nie będę się kłócił. Być może tak jest. Wy na pewno wiecie więcej. Wielu z Was ma dość dużą wiedzę na ten temat. Kolejny wagon to ten wagon, o którym wspominałem ze segmentu Hobby, który jest o numerze katalogowym 58760. Również wagon węglarka, czwarta epoka, ten długi numer, już taki. I też z tego co widzę, wagon to jest WDDN. Zaraz otworzymy. Próbowałem znaleźć jakieś zdjęcia, czy taki wagon w ogóle, że tak powiem, istniał w rzeczywistości. Niestety nie natknąłem się na żadne zdjęcie, które by potwierdzało istnienie rzeczywistości, więc być może jest to tylko po prostu przemalowanka dla potrzeb Pico, które ma takie różne wagoniki, trochę zabawkowe, które chce po prostu sprzedawać w różnych zarządach. No i tak też być może jest, nie wiem. Wagon jest dość prosty rzeczywiście, chociaż w tej chwili już jakość wykonania tych wagonów, nawet w segmencie hobby, jest dość dobra. No proszę, ostrość. Udało się. Tak to wygląda. Mamy dwoje drzwi, więc po prostu nie wiem, czy tutaj oczywiście nie mamy żadnych oznaczeń na tej stronie. I z drugiej strony mamy to samo, więc tutaj po prostu, chociaż zobaczcie, dół czy spód, podwozie jest identyczne jak w tym wagonie Classic. Więc cóż, samo nadwozie jest może bardziej proste, gładkie. Nie ma tych napisów zbyt wiele. Chociaż tyle, co
Co najważniejsze jest, no nie ma tutaj żadnych napisów. Może to jest taka jakaś różnica. Nie chcę się wymądrzać specjalnie, ale taki wagonik gdzieś tam się pojawił, że tak powiem, i po prostu go sobie wziąłem do kolekcji. Kolejne dwa przykłady wagonów. Jeden przykład wagonów hurtowych, że tak powiem. Dwuwagonowy zestaw Rocco i jeden wagonik oddzielny. Są to już epoki czwarte obie. Proszę bardzo, tutaj mamy ten, że tak powiem, dwa wagony Rocco o numerze 76281. Takie trochę niższe burty mają te węglarki. Zaraz Wam pokażę. Są dwa wagony, różne wagony konstrukcyjnie i też wizualnie. Może zacznę od tego prostszego wagonu. Tutaj Rocco już niestety nie umieszcza numerów katalogowych, ale załóżmy, że jakoś to damy radę wytrzymać. Tak wygląda ten wagonik spakowany w środku. Mamy tutaj również części do montażu, jakieś no różne, dość bogaty zbiór różnych kolorów. Przede wszystkim jakiś drabinek, jakiś poręczy, jakiś tam stopni być może i tak dalej. Wagonik jest WDDT. Zobaczcie, już ma więcej szczegółów. Widać to pod tym kątem, jak się spojrzy. Na pewno ma bardzo dużo napisów cennych, numerów, jakiś też, jak to się nazywa, rewizji. Z drugiej strony jest autentycznie identyczny. I tutaj, prawda, widzimy dość, no, bogate, uważam, fajne, już konkretne, że tak powiem, podwozie, taka konstrukcja. I do jakby składu tego wagonu, do kolekcji z tego wagonu jest jeszcze drugi wagon, który ma tutaj jeszcze część, taką platformkę, do której może ktoś tutaj operować na przykład hamulcem. Dlatego też to jest wagon innej konstrukcji. Wydłużona platforma jest. Tylko się złapać ostrość niestety. Coś ostatnio zaczyna mi tutaj robić problemy i nie chcę łapać ostrości. To jest dość niedobra rzecz. O, udało się. WDDTH L inaczej. Wagon tutaj właśnie z tym jest on troszeczkę inny w stosunku do tamtego, ponieważ tutaj ma część hamulcową. Natomiast generalnie pozostała część tego wagonu jest taka jak tego wagonu tutaj. Ale niestety, no. Mój aparat robi mi coraz częściej psikusy związane z ostrością. Pokazuję Wam te dwa wagony bliżej siebie. One są identyczne praktycznie, zobaczcie, o, w ten sposób. Natomiast tutaj mamy wyciągniętą część właśnie hamulcową, która tak wygląda. Także takie dwa ciekawe wagoniki właśnie. Zaraz tutaj schowam ten wagon z powrotem tutaj, bo został nam jeszcze do zaprezentowania jeden wagonik Rocco, taki rodzynek ostatni. Tutaj właśnie, teraz Wam pokażę. Nawet sobie dwa takie wagoniki przywiozłem z Polski. 56269, wagon typu S, z jednymi drzwiami, oczywiście czwarta epoka. Pakowanie jeszcze takie starsze, rokowskie, powiedzmy pakowanie styropian i kartonowa pokrywka. Tutaj akurat umożliwia to łatwe w miarę wyciągnięcie właśnie tego wagonu. Proszę bardzo, wagon właśnie S, WDDO również tak jest oznaczony. Proszę bardzo, dość, o, tak tutaj deskowanie widać, chociaż no niestety nie ma takiego dobrego odzorowania drzwi we wnętrznej części. Tutaj też nie mamy żadnych praktycznie napisów, tylko tutaj OPW, prawda? I tutaj mamy jeszcze, o, nie takie właśnie ubogie, dość
na ile to jest możliwe, podwozie. Tak sobie wygląda ten ostatni wagonik. Także zabieram się do zrobienia kilku zdjęć, no i później po prostu zobaczycie sobie zdjęcia i tyle. Być może jakiś skład pomału. Już mam dość dużo wagonów trzecio-czwartoopakowych, a więc na pewno będzie jakiś film z tymi wagonami. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam pogodnego lata. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.